Do tej pory w poszczególnych nagraniach przedstawiłam m.in. jak rysować wzory kropkowe cząsteczek, a także jak przewidywać kształty cząsteczek. W tym nagraniu wykorzystamy te informacje i przeanalizujemy polarność kilku cząsteczek. Aby mówić o tym, czy dana cząsteczka jest polarna, czy też nie, warto zacząć od pojęcia, jakim jest moment dipolowy. W celu wyjaśnienia, czym jest moment dipolowy, spójrzmy na tą cząsteczkę. Chlorowodór składa się z atomu wodoru i atomu chloru. Między tymi dwoma atomami różnica elektrojemności wynosi 0,96. Atomy te są połączone ze sobą wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym. Polaryzacja wiązania następuje w kierunku bardziej elektrojemnego atomu. Przy atomie chloru gęstość prawdopodobieństwa spotkania elektronów jest większa niż przy atomie wodoru. Wodór, jako mniej elektrojemny, zyskuje cząstkowy ładunek dodatni, a atom chloru, jako bardziej elektrojemny, zyskuje cząstkowy ładunek ujemny. Te ładunki znajdują się w jakiejś odległości od siebie. Zaznaczę to jako odległość d. Wielkości tych obu ładunków są takie same. Różnią się one jedynie znakiem. Moment dipolowy tej cząsteczki, zgodnie z definicją, jest wektorem skierowanym od ładunku ujemnego do ładunku dodatniego dipola elektrycznego, a jego wartość jest równa iloczynowi bezwzględnej wartości ładunku znajdującego się w biegunie dipola i odległości między ładunkami. Zgodnie z układem SI, jednostką momentu dipolowego jest kulomb, jednostka, w jakiej podaje się wartość ładunku, razy metr, czyli jednostka, w jakiej podaje się wartość odległości. Ale też możesz spotkać się z jednostką debye. Moment dipolowy tego wiązania jest skierowany od ładunku ujemnego, czyli od atomu chloru, do ładunku dodatniego, czyli atomu wodoru. Okazuje się, że cząsteczka chlorowodoru ma niezerowy moment dipolowy. W związku z tym chlorowodór jest cząsteczką polarną. Przeanalizujmy kilka innych przykładów. To wzór elektronowy kreskowy tlenku węgla 4. Cząsteczka ta ma budowę liniową. Przypomnę, że jest to związane z brakiem par niewiążących na atomie centralnym, czyli na atomie węgla. Kształt cząsteczki ma bardzo duże znaczenie na to, czy moment dipolowy danej cząsteczki jest równy 0, czy też większy od zera, a cząsteczka przez to ma budowę polarną, bądź też nie. W tej cząsteczce atom węgla jest połączony z oboma atomami tlenu za pomocą wiązania podwójnego. Atom tlenu ma większą wartość elektrojemności niż atom węgla. Na atomie węgla skumulowany jest cząstkowy ładunek dodatni, a na atomie tlenu cząstkowy ładunek ujemny. Moment dipolowy wiązań skierowany jest od atomu tlenu do atomu węgla. Zobacz, te dwa momenty dipolowe się znoszą. Mają taki sam kierunek i taką samą wartość, ale przeciwne zwroty. Jeśli zsumujemy je ze sobą, okazuje się, że moment dipolowy cząsteczki wynosi 0. Cząsteczka tlenku węgla 4, pomimo że zawiera w sobie wiązania spolaryzowane, nie ma budowy polarnej. Przeanalizujmy budowę cząsteczki wody. Cząsteczka wody ma budowę kątową. Na atomie centralnym znajdują się dwie niewiążące pary elektronowe, które silnie odpychają się od siebie. Ale odpychają one również pary wiążące. Na każdym atomie wodoru skumulowany jest cząstkowy ładunek dodatni. Natomiast na atomie tlenu znajdują się dwa cząstkowe ładunki ujemne. Wiążące pary elektronowe są przesunięte w kierunku silniej elektrojemnego atomu, czyli w kierunku atomu tlenu. Moment dipolowy wiązań będzie tu skierowany od minusa do plusa, czyli od atomu tlenu do atomu wodoru. Po zsumowaniu tych wektorów okazuje się, że moment cząsteczki nie jest zerowy. Cząsteczka ma budowę polarną. Jej moment dipolowy w takim ułożeniu jest skierowany w dół. W porządku, zróbmy jeszcze dwa przykłady. To jest tetrachlorometan, a to trichlorometan. Tetrachlorometan ma kształt tetraedryczny. Ten klin, przypomnę, oznacza, że chlor skierowany jest w Twoim kierunku, przed płaszczyznę monitora. Ten przerywany odcinek oznacza, że ten atom chloru skierowany jest za płaszczyznę monitora. A te dwie kreski podpowiadają, że oba atomy chloru znajdują się na płaszczyźnie monitora. Jeśli zaznaczymy tu momenty dipolowe wiązań,
to są one skierowane od atomów chloru do atomu węgla. Wszystkie momenty dipolowe wiązań są równocenne i są ustawione w przestrzeni tak, że znoszą się wzajemnie. Więc pomimo wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych, cząsteczka tetrachlorometanu nie ma budowy polarnej. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne do wizualizacji na dwuwymiarowej powierzchni, ale jeśli zrobisz sobie model cząsteczki i postawisz przed sobą, to łatwiej zauważysz, że jakby nie obrócić tej cząsteczki, zawsze będzie ona wyglądała tak samo i dlatego dipole wiązań się znoszą. Spójrz teraz na ten przykład. Tutaj jeden z atomów chloru jest podstawiony przez atom wodoru. Ta cząsteczka to chloroform. Teraz mamy do czynienia z jednym atomem o odmiennej wartości elektrojemności. Nadal cząsteczka ma kształt czworościanu, jednak moment dipolowy tego wiązania różni się od momentu dipolowego pozostałych wiązań. Więc moment dipolowy jednego z wiązań węgiel-chlor nie zostanie wyzerowany przez moment dipolowy wiązania węgiel-wodór. A przez to moment całej cząsteczki jest różny od zera i cząsteczka ma budowę polarną.